Szczypiorniści Krzo po 10 meczach grupy D pierwszej ligi w sezonie 2023-2024 zajmują siódme miejsce. Ostrowieccy Wojownicy, których bilans to 4 zwycięstwa i 6 porażek, zgromadzili na swoim koncie 12 punktów. To zdecydowanie mniej niż spodziewano się przed rozpoczęciem rozgrywek. W ostatnim spotkaniu przed własną publicznością w 2023 roku podopieczni Tomasza Radowieckiego ulegli Wiretowi Zawiercie 39-41. Po meczu, który miał miejsce 16 grudnia, zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której podsumowano pierwszą część sezonu. Liczyliśmy na troszkę więcej. Udało nam się ten skład zachować, który w zeszłym roku dał nam, na koniec zeszłego sezonu, dał nam trzecie miejsce w lidze. I wydawało się, że będzie równie dobrze. Aczkolwiek życie jest życiem i sport jest sportem. Trochę kontuzji, trochę chorób, jakaś dyskwalifikacja spowodowały to, że drużyna była troszkę wybita w tych ostatnich meczach jakby ze swojego takiego standardowego poziomu i skończyło tak, jak się skończyło. Natomiast no, też nie załamujemy rąk, walczymy dalej i myślę, że druga runda będzie nasza i nawiążemy do tej czołówki i będziemy chcieli zrealizować ten cel, jaki był postawiony przed sezonem, czyli taka ścisła czołówka, gdzieś to miejsce na pudle, powtórzenie tego trzeciego miejsca na przykład. No i będziemy też już oczywiście myśleć o przyszłości, o kolejnym sezonie, o celach na następny sezon, żeby tutaj ustabilizować tą formę, wzmocnić może zespół i być może zawalczyć o coś więcej. Wiceprezes wspomniał również o działaniach skierowanych w kierunku dzieci i młodzieży, które podejmuje sekcja piłki ręcznej KSZO. Przeprowadziliśmy w 9 szkołach podstawowych lekcje wychowania fizycznego z takim, powiedzmy, ukierunkowaniem na piłkę ręczną. Zajęcia te były prowadzone przez trenera pierwszego zespołu Tomka Radowieckiego oraz przy udziale naszych zawodników. Fajnie to było wszystko przyjęte przez dzieci. Liczymy również, że dzieciaki, które miały ten kontakt z tą piłką ręczną na tych pokazowych treningach, zasilą być może nasze grupy naborowe, bo przypomnę, że wiadomo, mamy wszystkie, w każdej kategorii wiekowej posiadamy drużynę, która występuje w rozgrywkach wojewódzkich. Także dziękujemy tej gminie za to, że mamy tą możliwość tej promocji, oczywiście za to, że mamy możliwość trenowania również na tych naszych wspaniałych obiektach, których na pewno mogą nam wiele drużyn w lidze może nam pozazdrościć. Cały czas pracujemy i w pierwszej drużynie i pracujemy z drużyną, z naszą młodzieżą i chcemy dalej się rozwijać przy właśnie tej współpracy. Wiceprezydent Artur Łakomiec zapowiedział, że gmina jest i będzie zaangażowana w rozwój ostrowieckiego sportu. W styczniu ma zostać wyłoniony podmiot, który z zaangażowaniem wszystkich miejscowych dyscyplin zajmie się budowaniem strategii rozwoju sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jesteśmy po rozmowach też z prywatnym biznesem. Chcę powiedzieć, że radni nasi miejscy, też na mój wniosek, po raz 9 z rzędu nie podnieśli podatków, co też podkreślałem to na spotkaniu z przedsiębiorcami, że chcemy, żeby też po części niektórzy, bo wiadomo, że część ostrowieckiego biznesu wspiera nasz ostrowiecki sport, ale też chciałbym pobudzić bardziej te działania, które pozwolą na to, żeby i zaszczytem, i przywilejem było to, żeby wspierać nasz sport, czy też profesjonalny, czy też młodzieżowy. W związku z tym podejmiemy z początkiem roku takie działania i inaczej trochę spojrzymy na to. Na tą chwilę mogę tu zapewnić, że poziom dofinansowania wszystkich dyscyplin sportowych nie będzie mniejszy niż w roku bieżącym, a wręcz przeciwnie, myślę, że
ta poprzeczka się podniesie. W okresie od 15 stycznia do 30 czerwca 2024 roku dotacja na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju sportu wyniesie 750 tysięcy złotych. Środki się zwiększyły bodajże o 150 tysięcy, z tego co dzisiaj pamiętam, na pół roku oczywiście. I w związku z tym, dlatego że na przykład w tym roku nam brakowało właśnie w połowie sezonu, bo praktycznie i mówimy tutaj o piłce ręcznej, o piłce nożnej i siatkówce przede wszystkim, gdzie jest ta sezonowość, więc w czerwcu się kończą większość rozgrywek, no tu w zależności mniej więcej do czerwca się kończą wszystkie dyscypliny te zespołowe. W związku z tym, żebyśmy mogli sobie w maju siąść czy z początkiem czerwca i przeanalizować, jakie mamy szanse, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i czy zwiększamy, czy na tym samym poziomie utrzymujemy, i w związku z tym w dalszym ciągu będziemy to wspierać. Rozmawiamy cały czas z prezesami odpowiedzialnymi za poszczególne sekcje. W przyszłym tygodniu też takie spotkanie będzie. Być może środki z promocji poprzez sport przesuniemy na dotacje ze względu na to, że na sytuacje fiskalne, ze względu na to, że tam wchodzi podatek VAT, który po prostu kluby sportowe muszą odprowadzać do budżetu Skarbu Państwa. W związku z tym będziemy cały czas na ten temat dyskutować. Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego wspomniał, że przeprowadził rozmowę z dyrekcją Huty Celsa, która zapewniła, że przedsiębiorstwo zamierza dalej wspierać sport na dotychczasowym poziomie, ale ostateczna decyzja zapadnie w styczniu.